Moje życie to tylko chwila, przemijająca godzina. Moje życie to tylko jeden dzień, co wymyka się, ucieka. Ty wiesz, mój Boże, by Cię kochać na ziemi, nie mam nic, tylko ten jeden dzisiejszy dzień. Na karteczkach mamy pieśń dnia dzisiejszego, numer 5 w dziełach na stulecie jej urodzin. I jest to wiersz składający się z 14 zwrotek, w których zawarła święta Teresa od Dzieciątka Jezus cały swój program. Program życia. Żyjemy albo w przeszłości, wspominając dobre lub złe chwile, albo w przyszłości, mając nadzieję na dobre, a czasem lękając się złych chwil. Teresa mówi dziś. Dziś. Żyj dzisiaj. Nie carpe diem, jak mawiali Rzymianie, czyli chwytaj przyjemność, rozkosz dnia dzisiejszego, ale żyj miłością dnia dzisiejszego. Ten wiersz, pieśń dnia dzisiejszego, został napisany 1 czerwca 1894 roku, na 2 lata przed pierwszym pluciem krwią, objaw gruźlicy, który Teresa doświadczyła. Ofiarowany został siostrze Marii od Najświętszego Serca Jezusa, najstarszej siostrze, która pierwsza wśród wszystkich sióstr Ludwika i Izeli Martę wstąpiła do Karmelu. Z okazji jej imienin i na jej prośbę siostra Maria była najstarszą i to ona była oparciem dla małej Tereski w okresie choroby skrupułów i stała się jej spowiednikiem. Zanim Tereska podeszła do konfesjonału, najpierw spowiadała się Marii. Maria akceptowała, co ma powiedzieć, a czego nie powiedzieć spowiednikowi, z czego się spowiadać, a z czego nie. I stała się jej mateczką. Wielkie rozstanie, wielki ból, gdy nagle Maria wstępuje do Karmelu, potem Paulina. Wiele różnych rozstań, wiele różnych zawodów przeżyła. I to Maria była jej mateczką po śmierci ich mamy. Wstępując do Karmelu jako pierwsza, w okresie, gdy powstał ten wiersz, siostra Maria przeżywała trudne chwile w swoim powołaniu. Udręki, cierpienia, wewnętrzne skrupuły. I w tym wierszu znalazła, jak powie potem na procesie beatyfikacyjnym, odnowienie, ożywienie swojej miłości do Jezusa i moc i siłę do wytrwania w gorliwości. Nie wczoraj, nie jutro, dziś, tylko w tej chwili kochaj Jezusa i jednocz się z Nim, ofiaruj się Jemu i ufaj Mu. Wytrwaj w cierpliwości, w cierpieniu, w trudzie, tylko ten jeden dzień, tylko z chwili na chwilę. I nie jest to wiersz sentymentalny, tkliwy, taki po prostu mdły, ale to jest wiersz, w którym zawiera program kobieta mężna, kobieta walcząca, kobieta, która miłuje Chrystusa w tych trudach i cierpieniu. Z okazji święta swojej starszej siostry Teresa wyraża ich wspólne myśli na temat życia miłością do Chrystusa w każdej chwili, po rozmowie, jaką wspólnie przeżyły na wiosnę 1894 roku. Harmonijnie, w sposób niewymuszony, ukazuje w kolejnych strofach obraz duszy świadomej swojej słabości, która niczego nie obiecuje i nic o nic nie prosi na jutro, ale ufa w łaskę Bożą, całą się oddaje Jemu dnia dzisiejszego. Bogaty w treść wiersz wiąże ze sobą wiele drogich motywów, z których 3 wymieńmy dzisiaj. Nic, rien,
rien que pour aujourd'hui, czyli nic tylko dzisiaj, nic i chwila, chwila, instant, chwila, ta chwila, która dziś jest, w tej chwili Bóg daje ci łaskę, nie wcześniej, nie później, w tej chwili. I to jest drogie słowo, klucz do duchowości Teresy. Chwila. Ta chwila jest mi dana. Ta chwila, teraz, tutaj, ciałem, duchem, umysłem, sercem, mam być teraz, tutaj, w tej chwili. Nie później, nie wcześniej. Nie myśleć o tym, co będzie. Nie o tym, co było, ale w tym, co się dzieje teraz. Przeżywanie chwili obecnej. I dlatego też w tym wierszu zawiera Teresa program swojego życia, bo dziś, nic i chwila są tymi trzema pierwszymi kluczami. Spróbujmy. Mamy na karteczkach. Spróbujmy. Odczytajmy. Tak po lekcyjnemu. Spróbujmy. Mamy podzielone na sekwencje. Moje życie to tylko chwila, przemijająca godzina. Moje życie to tylko jeden dzień. Co wymyka się, ucieka. Ty wiesz, mój Boże, by Cię kochać na ziemi. Nie mam nic, tylko ten dzień dzisiejszy. O, kocham Cię, Jezu, do Ciebie wzdycha moja dusza. Przez dzień dzisiejszy bądź dla mnie słodkim oparciem. Zakróluj w moim sercu. Daj mi swój uśmiech. Nic więcej, tylko na ten dzień dzisiejszy. Cóż mnie obchodzi, Panie, że przyszłość mrok skrywa. Modlić się o jutro? O nie, tego nie mogę. Zachowaj me serce czystym. Okryj mnie swoim cieniem. Nic więcej, tylko na ten dzień dzisiejszy. Gdy myślę o jutrze, lękam się swojej niestałości. Czuję, jak w moim sercu rodzi się smutek i zniechęcenie. Lecz pragnę, mój Boże, doświadczeń i cierpienia. Nic, tylko na ten dzień dzisiejszy. Wkrótce Cię zobaczę na wiecznym brzegu, boski sterniku, którego dłoń dzierży ster. Wśród fal burzliwych w pokoju prowadź moją łódkę. Nic, tylko na ten dzień dzisiejszy. Ach, pozwól mi, Panie, ukryć się w Twoim obliczu. Tam nie będę już słyszeć próżnego zgiełku świata. Daj mi swą miłość, zachowaj dla mnie łaskę. Nic, tylko na ten dzień dzisiejszy. Przy Twoim sercu zapominam o tym, co przemija. Nie obawiam się już nocnych strachów. Ach, daj mi, Jezu, miejsce w Twym sercu. Nic, tylko na ten dzień dzisiejszy. Chlebie żywy, chlebie z nieba, boska Eucharystio, święta tajemnico, którą dała nam miłość. Zamieszkaj w moim sercu, Jezu, biała hostio, nic, tylko na ten dzień dzisiejszy. Zjednocz mnie ze sobą, święty winny krzewie, a moją słaba gałąź wyda dla Ciebie owoc i będę mogła ofiarować Ci złote grono, Panie, od tego dnia dzisiejszego, by z dusz, jak z winnych jagód, złożyć miłości grono. Mam tylko ten dzień, co umyka i przemija. Ach, daj mi, Jezu, zapał apostoła, nic, tylko na ten dzień dzisiejszy. Niepokalana Dziewico, Ty jesteś słodką gwiazdą. Dajesz mi Jezusa i z Nim mnie jednoczysz. O Matko, pozwól mi spocząć pod Twoim welonem. Nic, tylko na ten dzień dzisiejszy. Święty Aniele Stróżu, okryj mnie swoim skrzydłem. Oświetl swym blaskiem drogę, którą kroczę.
i prowadź moje stopy. Pomagaj mi, proszę, nic tylko na ten dzień dzisiejszy. Panie, pragnę Cię ujrzeć bez zasłony ni cienia, lecz jeszcze z dala od Ciebie, wygnana, wzdycham, aby nie skryła się dla mnie Twoja twarz ukochana. Nic tylko na ten dzień dzisiejszy. Już wkrótce wzlecę, aby chwalić Ciebie, gdy nad moją duszą rozbłyśnie dzień bez zachodu. Wówczas zaśpiewam przy lirach aniołów wieczne dzisiaj. Amen. W wierszu pozostaniemy przez te 3 dni przygotowania i w sobotę jeszcze mamy jeden wiersz, który jest jej puentą. Rozwinięcie będzie jutro, a prosiłbym, żebyście wzięli ze sobą ten wiersz do domu i sami pomodlili się nim i odpowiedzieli sobie na pytanie, o co w każdej zwrotce prosi Teresa, o jaki dar, o jakie dobro, o jaką łaskę, ponieważ jutro powrócimy do tego wiersza, by troszkę więcej powiedzieć o tym, że całe życie swoje Teresa czekała. Czekała i nie bez powodu modliła się dniem dzisiejszym, bo na wszystko musiała czekać. Na pierwszą komunię, na wstąpienie do Karmelu, na obłóczyny, a nawet na śmierć. I też nie przychodziła wtedy, kiedy wszyscy mówili, że już nadchodzi. Ten wiersz również będzie naszą litanią niejako i w ten sposób pozwolimy Teresie do nas mówić przez te 3 dni. Po błogosławieństwie zapraszam do wspólnej modlitwy przed ołtarzem świętej Teresy od Dzieciątka Jezus.